Zginęła ukraińska dziennikarka. Dopadł ją rosyjski pokój, usuwam Twittera. Wierzę, że się spotkamy. Nie żyje ukraińska dziennikarka. Najprawdopodobniej w czasie rosyjskiego ostrzału, który miał miejsce dwa miesiące temu, zginęła ukraińska dziennikarka Oksana Gajdar. Od wczoraj nie mamy światła internet ledwo żyje napisała 11 marca. Usuwam Twittera, do zobaczenia, dodała i więcej się nie odezwała. Ukraińscy dziennikarze poinformowali we wtorek, że zginęła w czasie rosyjskiego ostrzału wraz ze swoją matką, którą po rozpoczęciu inwazji przyjechała się opiekować z Moskwy, gdzie naraziła się artykułami potępiającymi politykę Rosji. Nie żyje ukraińska dziennikarka i blogerka Oksana Gajdar. Zginęła najprawdopodobniej 11 lub 12 marca podczas rosyjskiego ostrzału w Szewcynkowe w rejonie Browarskim w obwodzie Kijowskim. Rosjanie strzelają nawet do rowerów. Od wczoraj nie mamy światła, internet ledwo żyje. Rosjanie nie pozwalają nikomu odejść, strzelają do samochodów, a nawet rowerów. Można tylko cicho siedzieć w domach. Katastrofa humanitarna to kwestia maksymalnie miesiąca. Usuwam Twittera. Do zobaczenia. Niech żyje Ukraina, napisała 11 marca dziennikarka w ostatnim wpisie na Twitterze, gdzie pisała pod pseudonimem Ruda pani. O śmierci koleżanki i przyjaciółki poinformowała na Facebooku w miniony piątek Larysa Wakulnicka. Wieczna pamięć prawdziwej córce Ukrainy napisała Wakulnicka. Dodała, że dziennikarka zginęła wraz z matką. Cały ten czas gadaliśmy, nie straciliśmy kontaktu. Ostatni raz pisałem do niej 7 marca. Wiadomość nie została przeczytana, teraz wiem dlaczego. Wieś była pod okupacją, pisze z kolei Sergiej Tomilenko prezes Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy. Nie wahała się pisać w Moskwie, co myśli Oksana Gaida urodziła się i wychowała w Kijowie. Ukończyła wydział dziennikarstwa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego Imienia. Szewczenki. Jej ojciec, Jurij Gajdar, był dziennikarzem i zastępcą redaktora naczelnego, Sportywnej Gazety. Gajdar publikowała artykuły historyczne potępiające politykę Rosji. Jej przyjaciele podkreślają, że w tym samym czasie mieszkała wraz z mężem i dzieckiem w Moskwie. Wywierano na nią presję, ona i jej mąż byli wówczas zastraszani, jak mówiła mi Oksana. Podała w komentarzu dziennikarka tygodnia ukraińskiego w Paryżu łałała Łazarewa, która znała zmarłą od wielu lat. Na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Gajdar wróciła do kraju, do matki, która mieszkała pod Kijowem, by się nią opiekować. Wieś zajęli jednak Rosjanie. Rosyjski pokój dopadł ją na Ukrainie. Oksana i ja byliśmy koleżankami z klasy. Po ukończeniu studiów przez jakiś czas pracowała w agencji Ukrinform, ale później znalazła swoją drogę, wspomina pierwsza sekretarz krajowego związku dziennikarzy Ukrainy Lina Kusch. Przyjaciele mówią o Oksanie jako bardzo patriotycznej, wytrwałej i prostolinijnej osobie. Jej poruszające posty i publikacje zostały przeczytane i udostępnione przez tysiące ludzi. Tragicznym zbiegiem okoliczności rosyjski pokój dopadł ją tu na Ukrainie, w domu jej matki. To bolesna i nieodwracalna strata dla nas wszystkich, którzy znali i czytali Rudą Panią, napisał Siergiej Tomilenko. Narodowy Związek Dziennikarzy Ukrainy złożył rodzinie i przyjaciołom Oksany Gajdar najgłębsze kondolencje.